Nowy film Gwiazdy podzielił nas, czyli mnie i Michała, w ocenach. Dlaczego? Zostańcie z nami, zaraz to zobaczycie. Gwiazdy, film Jana Kidawy-Błońskiego, film o wielkim piłkarzu, zapomnianym nieco piłkarzu, tylko prawdziwym kibicem. Gadocha. Po ziemi znakomita sytuacja, gol! Banaś, proszę Państwa, wspaniale! Jan Banaś, Jan Banaś, jak mówią, jedna z najtragiczniejszych postaci, jedna z najbardziej pechowych postaci polskiej piłki. Wielki piłkarz, prawoskrzydłowy, to też była ważna informacja. Piłkarz, który strzelił w Chorzowie bramkę Anglikom, ale losy tragiczne. No, tak się z jego losy poukładało, że mimo wielkich marzeń i mimo wielkiego talentu nie pojechał ani na Mistrzostwa Świata, ani na Olimpiadę, wtedy kiedy Polacy święcili swoje największe triumfy. No właśnie, ale nie do końca ten film jest o tym. No i właśnie, tutaj pojawia się taka wątpliwość, to znaczy dlaczego? Jeżeli facet ma tak ciekawą biografię, jeżeli tyle przeżył różnych rozczarowań, jeżeli tyle przeżył różnych tragedii, dramatów, zakrętów, dlaczego nie trzymać się wiernie biografii? Zrobili coś, co jest jakąś tam pewną fałszywką biograficzną. To jest inspirowane, ale to jest bardzo wygodny zwrot, dlatego że inspirowane nie oznacza, że to będzie dokładnie, nie będziemy się trzymali jego życiorysu. Trzymamy się życiorysu o tyle, że tak, urodził się w Berlinie, tak, na początku nazywał się Hans Ginter, tak, uciekł z Polski Ludowej do Niemiec i chciał grać w FC Köln, niestety mu się to nie udało, wrócił skruszony, żeby tutaj mógł grać. Te rzeczy są prawdziwe, tak? No właśnie, ale po co doklejać na przykład tą całą część romantyczno-uczuciową, tą rywalizację między piłkarzami? Żeby było romantycznie, po prostu. No właśnie, czyli tutaj mamy od razu pewne zastrzeżenie. Znaczy ja mam przynajmniej takie małe zastrzeżenie, że tutaj mamy do czynienia z taką no dość brutalną ingerencją scenarzystów i pewną brutalną też ingerencją, która jest związana z taką no czymś, czego ja do końca nie lubię, czyli taką ewidentną komercyjną kalkulacją, prawda? Znaczy nie zrobimy filmu tylko o kimś, kto jest świetnym piłkarzem, kto miał jakąś tam skomplikowaną trochę biografię, ale jeszcze to damy jakiś tam element romantyczny, miłosny po to, żeby przyciągnąć do kin też tych, którzy kompletnie nie są zainteresowani piłką, ale właśnie tym wątkiem uczuciowym. Więc po co taka kalkulacja? Ale ty już sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie, po co jest ta kalkulacja? No właśnie, żeby zwiększyć widownię. No właśnie, żeby ale czemu aż tak nachalna, prawda? Znaczy właśnie, czy nie można było zrobić czegoś takiego, że przede wszystkim o jego losach, a później gdzieś przy okazji też o wątku uczuciowym, a tutaj jest odwrotnie, prawda? Znaczy mamy ta część fałszywa jest właściwie najważniejszą częścią tego filmu. I to mi się nie podoba. Znaczy tu chodzi mi tylko o proporcje. No może masz rację, natomiast mimo wszystko to się dobrze ogląda. Tu musisz przyznać, że jest to tak wyważone, że widzisz, gdybyśmy zrobili o historię o piłkarzu i bardzo mocno zwrócili na ten wątek piłkarski, to by nie byłoby mniejsza. Ja rozumiem, w tym jest jakaś metoda, jasne, tylko chodzi mi, jakieś mam tutaj drobne zastrzeżenia co do właśnie, jak powiedziałem wcześniej, jakichś tam proporcji. No właśnie, ale czy rzeczywiście to się dobrze ogląda? Znaczy, rozumiem, że tobie się podobało, tak. W sensie, że moim tak, zdaniem dobrze się ogląda, krótko... jeśli mógłbym powiedzieć tylko o moich drobnych zastrzeżeniach, to że to też są takie w cudzysłowie zastrzeżenia, to że akcja pędzi, ona trochę jest taka po łebkach, tak? Jakbyśmy to prawda, zaczynam się czymś interesować, coś się zaczyna rozwijać, gdzieś się tutaj zaczyna zawiązywać jakiś dramat i nagle... Można zwrócić też uwagę na to, że tam nie ma jakiegoś dłuższego dialogu w tym filmie. No to jest... Tak. Znaczy, to wszystko jest jakoś tam rzeczywiście poszatkowane. To jest wszystko jakoś tam bardzo, bardzo to wszystko, słusznie użyłeś tego słowa, pędzi. Tak? Właśnie nie wiem dlaczego. Gdzieś chyba brakuje takiego zatrzymania się, przyglądania się jakiemuś takiego bardzo uważnemu, pewnym wątkom. Znaczy, to rzeczywiście jakoś to chyba wszystko jest zbyt powierzchowne. Ale wiesz co, z drugiej strony twoje oczekiwania... No... To nie jest film psychologiczny, to nie jest dramat psychologiczny. Nie, chodzi o to, żeby ten to jest kino, żeby nie użyć tego słowa, ale użyję, mainstreamowe i to jest to co sam powiedziałeś, skalkulowane na szeroką widownię i No ale weź pod uwagę na przykład, że wiesz, no, ja bym właśnie oczekiwał takiego filmu, właśnie mainstreamowego, komercyjnego, który jakoś tam kalkulacje ma oczywiście jasne, komercyjne. Oczekiwałbym tego, że na przykład jeżeli, nie wiem, bohater, taka legenda, prawda, piłki nożnej, grana przez Mateusza Kościukiewicza, no to będzie ktoś, kto jest takim fajterem. No, to widać, ponieważ to jest fajter. A tutaj przy Kościukiewiczu, znaczy wydaje mi się, że, znaczy patrząc na Kościukiewicza,
No wydaje mi się, że on nie jest do końca fajterem. No jest taki raczej bezbarwny. Znaczy w ogóle zupełnie do mnie nie przemawia. Znaczy wydaje mi się, że tutaj już jest pewien problem obsadowy jednak. Widzisz, ale tutaj możemy sobie długo na ten temat dyskutować, bo być może taki był Jan Banaś. Zresztą Jan Banaś pojawia się w tym filmie na trochę końcu. Trochę nie bardzo w to wierzę. No ale jakby nie odcina się od tego, nie odcina się od tego filmu. W związku z tym być może to był po prostu młody chłopak ze Śląska, który znaczy ja w ogóle nie wierzę, był dobrym wiesz, piłkarzem. Tak na marginesie, znaczy być może tak. I to natomiast, nie była wybitna postać, znaczy, nie była jakoś głęboka intelektualnie, bez ale nie, tu nie chodzi o, ale chodzi o fajterstwo, o charakter jakiś taki. Tutaj tego nie ma. Znaczy jest taki troszkę właśnie bezbarwny, to co powiedziałem wcześniej. Natomiast, znaczy masz rację, może tego nie pokazali, bo nie na pewno pokazali. Na boisku był. Na pewno był, jasne. Właśnie tutaj na każdym poziomie tego nie ma. Czy... Wiesz co, ale nie chciałbym, żebyśmy marudzili na temat tego filmu, bo rzeczywiście dobra. Możemy mieć pewne zastrzeżenia, natomiast jakby przyznasz, że to się ogląda. To nie jest tak, że patrzysz na zegarek, nudzisz się, to się dobrze ogląda ten film. No tak, ale wiesz, ale mamy tutaj takie właściwie postaci, które też powiedzieliśmy wcześniej, że to wszystko bardzo pędzi, ale mamy też postaci, które generalnie pojawiają się, też znikają, czyli właściwie nie są zupełnie porozwijane, znaczy nie są zupełnie jakoś tam wiesz, dopracowane, to są właściwie też tylko takie szkice. Właściwie każda z tych, nawet świetnych aktorów, Eryk Lubos, Magdalena Cielecka, oni właściwie nie mają nic do zagrania, znaczy robią co mogą w ramach swoich tutaj, no, scenariusza, prawda? Ale w ogóle ten film Gwiazdy mógłby się nazywać też dlatego, że w tym filmie zostały zgromadzone gwiazdy, bo i Janusz Habior w drobnej roli, tak. i Olaf Lubaszenko w minimalnej roli. No tylko, że właśnie tutaj mam takie zastrzeżenia, że właściwie o ile ten materiał na świetny film został trochę zmarnowany, bo mamy świetnego bohatera, który rzeczywiście ma burzliwe życie i jakoś tam rzeczywiście jest to pokazane wszystko po łebkach, też obsada jest właściwie no, też niewykorzystana do końca maksymalnie. No, można by było to zrobić znacznie głębiej, czy bardziej to rzeczywiście dać więcej do zagrania. No i przede wszystkim ten wątek doczepiony, ta fałszywa część jakby biografii, czyli właśnie ten wątek miłosny. Czyli ta postać Marleny, postać Marleny jest tak kompletnie żenująca. Znaczy, to jest w ogóle, no, ta postać według mnie jest jakoś tak niewiarygodnie nieprawdziwa, jest jakaś posągowata, jest właściwie jakimś takim, właściwie tylko też szkicem i to takim boleśnie nieprawdziwym. No. Znaczy mi się wydaje, no ona nawet, no aktorka tam w ogóle nie miała znaczy, specjalnie nic do zagrania. Nie nazywajmy niewiele... aktorką, bo to jest modelka. To prawda, no, ale wiesz, ale jednak no, nie miała tam nawet specjalnie co mówić. Tak? No, ja się przy tym, znaczy zgodzę, że rzeczywiście to nie jest film, który jakoś bardzo odrzuca, natomiast bez jakichś tam wielkich emocji to się ogląda. Letnie kino. Letnie rzeczywiście... kino, bardzo dobrze powiedziane. To jest tak. Letnie kino. Letnie kino. No dobra, to w takim razie co, gwiazdy... Letnie kino, gwiazdy. Ryzykujcie. Marcin poleca bardziej, ja trochę mniej. I polecamy też nasze pozostałe rozmowy na kanale Kino w Tubce. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału, czyli naciśnięcia tego oto teraz loga naszego, które się pojawiło. Do następnego razu. Cześć.